Jak najbardziej. Jeśli chodzi tutaj o hostingi, współdzielone no jest troszeczkę wolniejszym hostingiem. Jeśli zależy nam na szybkości oraz szybkości ładowania strony i też mniejszym współczynniku odrzucenia przez klientów, bo wiadomo, to jest najważniejsza rzecz, gdy mamy na przykład słabszy zasięg, chcemy, żeby strona szybciej załadowała, zbuforowała, stawiamy tutaj na VPS-a, który jest szybszy, jest tylko dedykowany dla jakby jednego klienta pod jedną jakby stronę. Jest to najważniejsza rzecz. Na pewno wiele nowych zmian weszło, które warto tutaj zauważyć. Na pewno dużą uwagę jest to UX UI, jeśli chodzi o intuicyjność stron oraz personalizację pod pewnych klientów. Jest to najważniejsza rzecz. Druga sprawa to jest bezpieczeństwo. Teraz musimy się tak naprawdę zabezpieczać przed wieloma wirusami, które mogą wejść na naszą stronę i też przejść dalej do innych użytkowników, czy to w mailingu, czy też przy ściągnięciu jakichś plików. Warto to jest zabezpieczyć wszystko. Jeszcze taką najważniejszą rzeczą, co teraz widzę, że się rozwija, jest to UI, cała ta sztuczna inteligencja, która pomaga wyszukiwać pewne rzeczy, wprowadzać zmiany na stronie, content. Więc to jest tak naprawdę takie najważniejsze rzeczy, które tutaj można zauważyć, jeśli chodzi o budowę strony internetowej. Myślę, że jeśli chodzi o voice commerce, ta technologia znajdzie rozwiązanie w produktach, które najczęściej wyszukujemy. Załóżmy, nie wiem, chcemy zakupić jakieś zakupy w aptece, spożywcze. Tutaj ta technologia najbardziej się będzie tutaj rozwijać w tym zakresie szybkich zakupów. Mówimy do telefonu, wiemy już to mniej więcej, chcemy zakupić. Jest to szybsze, przyjemniejsze. Będzie się to rozwijać. To znaczy współpraca z Waszą firmą zajęła się tak naprawdę od targów e-commerce, w których aktualnie teraz jesteśmy. Z Waszą cudowną Anią zagadaliśmy i stąd to partnerstwo tak naprawdę wyszło. Chcieliśmy się rozwijać, też zaproponować partnerom lepszą jakość usług, które możemy dzięki CyberFolks tutaj zaistnieć.